Cześć, Piotrek Stokłosa, Książki Sportowe TV. Zapraszam na podsumowanie tygodnia. Książki Sportowe TV. Dzisiejsze podsumowanie tygodnia będzie dosyć krótkie, gdyż w minionym tygodniu na rynku książek sportowych nie działo się zbyt wiele, ale na stronie wydawnictwa SQN, i to jest pierwsza informacja, pojawiła się zapowiedź książki, która do księgarni trafi 13 kwietnia. Kilian Jornet, Niewidzialne granice. Taki tytuł nosi druga książka katalońskiego biegacza górskiego, kolarza górskiego, skialpinisty. Jakiś czas temu na rynku ukazała się pierwsza jego książka, również nakładem wydawnictwa SQN, Biec albo umrzeć. Recenzję tej pozycji możecie znaleźć na blogu, link do tej recenzji w komentarzach. Natomiast co do nowej publikacji, będzie miała ona chyba nieco inny charakter, tak przynajmniej wynika z opisu tej książki, bowiem tam punktem odniesienia w tej książce jest traumatyczne przeżycie, które spotkało Kiliana Jorneta w 2012 roku. Podczas ataku na masyw Mont Blanc zginął jego kompan. No i właśnie w związku z tym Kilian postanowił wyruszyć do Nepalu, by tam szukać spokoju, no i oczywiście biegać, bo to główny temat, wokół którego kręci się zarówno pierwsza książka, jak i wokół którego będzie kręcić się zapewne kolejna. Szerszy opis tej publikacji znajdziecie oczywiście na stronie wydawnictwa. Link również znajduje się w opisie tego odcinka. Tak więc zachęcam do tego, żeby samemu przekonać się, o czym tak naprawdę jest ta książka. No a najlepiej zrobicie to, udając się 13 kwietnia do księgarni, no i chociażby przeglądając tę pozycję. No myślę, że dla fanów książek biegowych, górskich, to na pewno ciekawa propozycja. Jeżeli podobała Wam się pierwsza książka, no to mam nadzieję, że drugą nie będziecie zawiedzeni. Zobaczymy, bo różnie bywa z tymi kontynuacjami. Czasem druga książka wypada gorzej niż pierwsza, no ale w tym przypadku opis jest dosyć intrygujący, więc myślę, że cała historia również będzie ciekawa dla fanów biegania i wspinaczki. W minionym tygodniu mieliśmy premierę jednej książki sportowej, co ciekawe związanej z dosyć niszową dyscypliną, jaką są szachy. 30 marca do księgarni trafiła pozycja Stefana Gawlikowskiego, Arcymistrzowie, Złota era polskich szachów. Książka opisuje sukcesy polskich szachistów w okresie międzywojennym przed II wojną światową. Mało kto wie, że byliśmy wtedy światową potęgą, jeżeli chodzi o szachy. Braliśmy udział w olimpiadach szachowych, w których odnosiliśmy niemałe sukcesy w spotkaniach z najlepszymi szachistami z całego świata. I o tym właśnie opowiada książka Stefana Gawlikowskiego. To oczywiście książka przede wszystkim dla tych, którzy lubią szachy, zarówno w szachy grać, jak i interesują się historią tej dyscypliny, ale po części jest to też na pewno publikacja mogąca zainteresować osoby lubiące historię, po prostu, bo okres międzywojenny też w historii Polski był bardzo ciekawym i złotym, można powiedzieć, okresem, więc myślę, że ta książka zadowoli zarówno szachistów, fanów tej dyscypliny, jak i historyków, czy osób, które lubią czytać o tym, co wydarzyło się kiedyś. Z ciekawostek, przeglądając tę książkę, znalazłem też fajną historię o tym, jak któryś z naszych szachistów chyba podczas spotkania z którymś z naszych sąsiadów i zwycięskiej partii wykrzyknął: jeszcze Polska nie zginęła. Nie wiem teraz znaleźć dokładnie tego fragmentu, który o tym mówi, ale myślę, że takich anegdot w tej książce będzie zdecydowanie więcej. No a dla fanów szachów też jest tu, myślę, ekstra gratka, bo są tutaj na końcu, zaraz Wam pokażę, opisy tego, jak przebiegały dane partie szachowe. Są tutaj rozrysowane, jak widzimy, schematy. Każdy ruch każdego z graczy jest również rozłożony na czynniki pierwsze. Jest opisane, jak ta partia się toczyła, jak można było rozegrać lepiej, czy dany ruch był dobry, czy zły. To wszystko znajduje się w tej książce. No myślę, ciekawa. Na Twitterze też rozgorzała dyskusja o tej właśnie publikacji, zapoczątkowana przez Marka Wawrzynowskiego. Gdzieś podchwycił to Rafał Stec, przypominając, że właśnie Polska była szachową potęgą przed II wojną światową. Więc myślę, że książka, mimo że niszowa, to może znaleźć swoich odbiorców. Nie wiem, czy akurat do Was trafi, ale być może Was zainteresuje. No i to już w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o wydarzenia minionego tygodnia. Mieliśmy jedną premierę, mieliśmy jedną zapowiedź, ale zbliża się kwiecień, gdzie tych premier i książek będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc będzie o czym mówić. Tak więc myślę, że kolejny odcinek
będzie już zdecydowanie dłuższy. Tradycyjnie za tydzień na kanale Książki Sportowe się widzimy, a ja zachęcam Was do tego, żebyście dawali łapki w górę za ten krótki odcinek, no i subskrybowali kanał Książki Sportowe. Wkrótce więcej fajnych rzeczy, mam nadzieję, na tym kanale się pojawi. A ja tymczasem pozdrawiam, no i do zobaczenia. Cześć!